drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie z księżmi dziekanami, księdzem proboszczem, wielebne siostry zakonne, panie przewodniczący, panie burmistrzu, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Dokładnie 101 lat temu nadchodziła godzina. Godzina pełna niepokoju, ale i nadziei. Tuż obok tej świątyni, po drugiej stronie ulicy Kościelnej, miało przyjść na świat dziecko. Zwłaszcza matka i ojciec bardzo niepokoili się, jak przyjdzie na świat, jak będą wyglądały pierwsze godziny jego życia. Ciągle w pamięci i sercu nosili ból po tym, co wydarzyło się zaledwie 4 lata wcześniej, kiedy też tutaj przychodziło na świat dziecko, Olga, która po kilku godzinach odeszła do wieczności. Więc przygotowania pełne niepokoju i nadziei. Nadziei, że jest jeszcze Matka Przenajświętsza nieustającej pomocy. I stąd ojciec wziął swojego starszego syna. Liczył wtedy 14 lat. I tutaj się modlili u stóp Matki Bożej nieustającej pomocy. O pomoc ją błagając, o błogosławieństwo dla matki, dla dziecka. I ta godzina nadeszła. Był to mniej więcej kwadrans po godzinie 17. 18 maja 1920 roku. Ojcze, nadeszła godzina. To słowa dzisiejszej Ewangelii. Słowa Pana Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku. Już ustanowił Najświętszy Sakrament. Już ustanowił sakrament kapłaństwa. Za chwilę razem z apostołami opuści to święte miejsce. Razem udadzą się do Getsemani. Tam zacznie się jego męka. Ale teraz jest jeszcze ta godzina. Godzina pożegnania. Godzina duchowego testamentu, ale przede wszystkim godzina chwały, jaką jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus, składa Ojcu. Składa poprzez swoje absolutne posłuszeństwo Jego woli aż do końca. Jest to godzina chwały, ale jednocześnie prośba, aby ta chwała dotknęła także Jego. Właśnie dlatego, że da świadectwo najwyższe. Właśnie dlatego, że On, Jezus Chrystus, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Właśnie dlatego, że wypełnia wszystko, co polecił mu Ojciec. I dlatego modlitwa za tych, których Ojciec mu dał. Przed chwilą powiedział do nich: już was nie nazywam więcej sługami. Sługa nie wie, co czyni jego Pan. Nazwałem was przyjaciółmi. Nazwałem was przyjaciółmi, bo wam wszystko przekazałem o moim Ojcu,
bogatym w miłosierdzie. Przekazałem wam tę prawdę o Ojcu, abyście szli i owoc przynosili, i żeby ten owoc wasz trwał. Takie było polecenie. Taki był jego testament wobec apostołów. Testament wzbogacany modlitwą do Ojca. Nie proszę za światem, za nimi proszę. Za tymi, których mi dałeś. Oni są jeszcze na świecie. Ja idę do ciebie. Jak bardzo owocna była ta modlitwa jednorodzonego Syna Bożego. Jest to, co słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu w fragmencie z Dziejów Apostolskich. Moment prawdziwie dramatyczny. Święty Paweł kończy swoją trzecią wyprawę apostolską, misyjną. Udaje się do Jerozolimy. Nie wie dokładnie, co go spotka, poza tym, że będzie uwięziony i będzie cierpiał. Ale chce spotkać się jeszcze z tymi, których ustanowił przełożonymi w gminach założonymi przez siebie. Im też przekazuje szczególny testament duchowy. Wiecie, jaki byłem przez cały czas. Widzieliście mnie. Widzieliście, jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń. A jednocześnie pełne zasłużonej dumy stwierdzenia apostoła. Nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne. Przemawiałem i nauczałem publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do uwierzenia w Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tę swoją mowę zakończę raz jeszcze tym samym akcentem. Nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. I stwierdzenie, które mówi, na czym polegało jego apostolskie działanie, jego apostolska żarliwość. Ja zgoła nie cenię sobie życia. Zależy mi tylko na jednym, bym dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana naszego Jezusa Chrystusa, bylebym dał świadectwo o Ewangelii łasce Bożej. Taki był Paweł. Takimi byli także inni apostołowie. Nie bez powodu wszyscy oni ponieśli śmierć męczeńską. Za wyjątkiem świętego Jana, którego tylko cud nadzwyczajnej łaski Bożej uratował przed okrutną śmiercią w Rzymie. Bo zależało im na Ewangelii. Bo Ewangelia była dla nich najświętszą rzeczą, ich własną, w którą uwierzyli. Bo Ewangelia była dobrem, które trzeba było głosić całemu światu. I wobec tego dobra, wobec tej łaski, jaką jest Ewangelia, cóż znaczy życie i jego przemijanie? Najistotniejsze jest, by dojść do celu, by szczęśliwie ukończyć bieg, by oddać się ostatecznie w ręce Chrystusa.
kiedy Pan Jezus modlił się za swoich, za tych, których dał mu jego Ojciec. Zapewne myślał nie tylko o tej małej gromadce 11. Judasz już opuścił wtedy wieczernik. Myślał o tych wszystkich, którzy uwierzą w słowa apostołów. Myślał o tych wszystkich, którzy uwierzą tym, którzy uwierzyli apostołom. Myślał o tych wszystkich, których Bóg wziął ze świata, by przestali myśleć kategoriami tego świata. Wyszli i owoc przynosili. Błogosławiony owoc, który będzie trwał na wieki. Takie są dzieje Kościoła. W swoim najbardziej głębokim nerwie, najbardziej istotnym rdzeniu. Iść i głosić Ewangelię. I cenić ją ponad całe swoje życie, będąc jedynie zatroskanym o to, by dojść do celu. I tu nasza myśl i nasze najbardziej głębokie drgnienia serca biegną do dnia 16 października 1978 roku. Do godziny 17:17. To właśnie wtedy w swoim dzienniku codziennych zajęć kardynał Karol Wojtyła, znajdując się w Kaplicy Sykstyńskiej, napisał: odtąd Jan Paweł II. Czy kojarzył tę godzinę z godziną swego przyjścia na świat? Nie wiemy. Ale zapewne bliskie mu były słowa, które święty Paweł wypowiedział do przełożonych gmin chrześcijańskich w Milecie. Nie wiem, co mnie spotka. Wiem, że będę musiał dla Ewangelii świadczyć, że być może będę musiał cierpieć. I że najważniejsze, bym bieg mego życia pośród starań, pośród łez i doświadczeń doprowadzić szczęśliwie do końca. I tu wpisuje się po raz trzeci godzina 17:17 i 13 maja 1981 roku. I godzina cierpienia, i godzina świadectwa przelanej krwi, krwi męczeńskiej, i godzina cudu. Nie miał prawa przeżyć. To Pani Fatimska go uratowała. Podczas swojego drugiego pobytu w szpitalu w Poliklinice Gemelli w sierpniu 1981 roku poprosił o to, aby mu przyniesiono z kongregacji, z archiwów treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. Wtedy zrozumiał, do czego go powołał Pan. Wtedy też zrozumiał wymowę tej godziny 17:17. I pojął, że urodził się dokładnie 3 lata, co do minuty niemal, po pierwszym objawieniu Matki Bożej we Fatimie. Jeśli go ocaliła, a głęboko w to wierzył i był co do tego przekonany,
co z równą mocą wierzył i był przekonany, że go poprowadzi dalej. Inni się bali o jego życie, zwłaszcza wtedy, kiedy wchodził między ludzi. Mimo coraz większych środków bezpieczeństwa, jakie stosowano wokół jego osoby. On się nie bał. On świadczył. On na wszystkich areopagach świata, gdzie był, gdzie zaprowadził go Duch Boży, wołał z tą samą mocą i przekonaniem. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Bo jeżeli człowiek ma zrozumieć, na czym polega jego godność, jego powołanie, jego przeznaczenie do wieczności, on musi poznać Chrystusa. Prawdziwy humanizm, prawdziwe zatroskanie o drugiego człowieka musi polegać na tym, by pozwolić temu człowiekowi spotkać się z Chrystusem. To jest istota humanizmu. Wszystkie inne są tylko pozorem, mniej lub bardziej dalekim od prawdy, mniej lub bardziej świadomie kłamliwym. Pozwolić Chrystusowi mówić do człowieka. Chrystusowi w całym bogactwie Jego nauczania, ale także w całym bogactwie Jego czynów, także tych trudnych do zrozumienia, a jeszcze bardziej trudnych do przyjęcia. Kiedy mówił nasz mistrz i nauczyciel, jeżeli chcecie iść za mną, weźcie swój krzyż i naśladujcie mnie. Bo kto chce być moim uczniem, a nie chce dźwigać swego krzyża, nie jest mnie godzien. Więc szedł jako totus tuus, wpatrzony w Przenajświętszą Dziewicę, za Chrystusem. Ona była mu przewodniczką i matką. Aż do końca swoich dni. Aż do momentu, kiedy tak niewiele przed śmiercią przeszedł jeszcze trudny do zniesienia, do zaakceptowania zabieg tracheotomii, po którym zrozumiał, już nie może mówić. Więc tylko prośba, by mógł zapisać to, co czuło jego serce. Co wyście mi zrobili? Ale totus tuus, bo rozumiał. Dał temu wyraz w 1994 roku, kiedy zaczynała się jego choroba Parkinsona, że jego posługiwanie Kościołowi to nie tylko modlitwa i nie tylko tytaniczna praca, to także cierpienie. To także dźwiganie krzyża wiernie aż do końca. Aż po ten ostatni Wielki Piątek, kiedy już nie mógł brać udziału w drodze krzyżowej przy Koloseum, przeżywał tę drogę w swojej kaplicy papieskiej, wpatrzony w transmisję telewizyjną. A przy ostatnich stacjach tej drogi poprosił o krzyż. Podali mu krucyfiks, a on trzymał go w swoich dłoniach, a potem przytulał się do niego. To było jego głoszenie królestwa.
trudach, w radościach, we łzach, w cierpieniu. To sprawiło, że jego pontyfikat, trzeci co do długości w całych dziejach Kościoła, został jak mało który naznaczony prawdą o Chrystusie. Całą prawdą. Przez cierpienie, przez mękę, przez zmaganie, przez łzy, ale i przez radość. Także tę ostatnią, którą mógł doświadczyć, słysząc głosy dziesiątków tysięcy młodych, którzy przybyli na plac świętego Piotra, aby swoją modlitwą towarzyszyć mu w jego ostatniej drodze do Ojca. Przyszliście teraz do mnie, a ja tak często do was wychodziłem. Teraz wy jesteście ze mną. Drodzy siostry i bracia, to jest prawda o Kościele. To jest prawda o świętych rodzicach i małżonkach. To jest prawda o ludziach zatroskanych o życie religijne swoich pociech. To jest prawda o towarzyszeniu we wzrastaniu przez przykład, przez wymaganie od siebie, przez cichą modlitwę. To jest prawda o Kościele, która rozbrzmiewa tutaj z całą mocą 101 lat po przyjściu na świat Karola Wojtyły. Dla wielu nie miał prawa się narodzić. Jego życie było zagrożone. Bóg chciał, żeby przyszedł na świat jako zdrowe dziecko. Głosił prawdę o Chrystusie i wielcy tego świata zdecydowali, że ma zamilknąć. I znowu Bóg chciał, aby jego głos rozbrzmiewał na całym świecie. Ale w pewnym momencie Bóg chciał, żeby już nie mógł chodzić i nie mógł mówić. I zostało w naszych sercach to, co widzieliśmy w niedzielę, ostatnią niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, jaką przeżywał na tej ziemi. Gest błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tego błogosławieństwa, którym od prawie 2000 lat żyje Kościół. Tego błogosławieństwa, które sprawia, że Kościół jest ciągle pełen mocy, pełen nadziei i pełen miłości. Tego błogosławieństwa, które sprawia, że idzie ciągle na spotkanie świata z tą samą Ewangelią o Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Amen.